Panie pośle, ale posłom ogólnie rzecz biorąc chyba drożyzna nie grozi aż tak, bo z planów Kancelarii Sejmu i z tych wydatków wynika i z tego, co mówiła szefowa Kancelarii Sejmu, wynika też, że planowane jest przez Ministerstwo Finansów podniesienie kwoty bazowej, a to oznacza, mówiąc wprost, że posłowie, ale też prezydent, marszałkowie, ministrowie dostaną podwyżki. Pan, i to jest skrajne dziadostwo. Jeżeli taka propozycja będzie, ja i cała lewica będziemy głosować przeciwko temu, dlatego że kryzys, drożyzna, ludzie nie mogą powiązać koniec z końcem, zastanawiają się, czy kupić lekarstwo, czy jedzenie, czy ubranie, a parlamentarzyści, ministrowie mają dostać podwyżkę. Nie. My mówimy stanowcze nie, zdecydowane nie i będziemy głosować przeciw. Nie jest czas, nie jest miejsce na podwyżki, nie jest czas, nie jest miejsce na dodatkowe jakieś uposażenia i apanaże dla polityków. Unormuje się sytuacja, uspokoi się sytuacja, niech ci, którzy rządzą, podejmują decyzje. Ale ja do tego i lewica ręki jak nie przyłożę. Ministerstwo podwyższy kwotę bazową, to nie pozostanie chyba nic innego jak powołanie parlamentarnego zespołu do spraw oburzenia w sprawie podniesienia pensji dla posłów, senatorów. Złośliwość pana redaktora jest znana, forma również we wtorkowy poranek jest bardzo dobra, więc złośliwość przyjmuję jak najbardziej, ale do tego zespołu, jak do każdego innego, którym się nie interesuje, zapisać się już nie zapiszę. I tu stawiamy kropkę. Dobrego dnia panu życzę. Tomasz Trela, dziękuję, Nowa Lewica, był moim i państwa gościem.